Do zmiany doszło podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego klubu. Skończyła się kadencja władz i trzeba było wybrać nowy zarząd i komisję rewizyjną. Dotychczasowy prezes Artur Piechowicz już na początku obrad poinformował, że nie będzie kandydował na to stanowisko. Podobnie postąpił cały zarząd. Z poprzednich władz tylko Robert Muszyński wszedł do nowej komisji rewizyjnej. Nowym prezesem uczestnicy walnego zebrania wybrali Roberta Wicika. W przeszłości był on piłkarzem Broni, dziś jest przedsiębiorcą. Natomiast w nowym zarządzie znaleźli się Marek Nowocin, Jan Panek, Sylwester Wójcicki, Karol Gacek, Jakub Osupka i Mateusz Królikowski. Z kolei w komisji rewizyjnej zasiadać będą Cezary Strzelecki, Robert Muszyński i Kinga Piotrowska.